To jest miejsce, które znajduje się pomiędzy Parkiem Osiemsetlecia, idąc w stronę ogródków działkowych. Jest to przestrzeń, którą mieliśmy zagospodarować i stworzyć tutaj łąkę kwietną. Postanowiliśmy ją zrobić troszeczkę inaczej, stawiając główny nacisk na rośliny użytkowe, powszechnie wykorzystywane w rolnictwie i przez pszczelarzy. Wysialiśmy typowo rolnicze gatunki, opracowaliśmy mieszankę z faceli, rzepiku, słonecznika, koniczyny. Zależało nam na tym, żeby to miejsce było kolorowe i przyjazne przez cały sezon. To jest powierzchnia około hektara. Właśnie, żeby zminimalizować koszty założenia tej łąki, postawiliśmy na rośliny rolnicze. Docelowo będziemy tutaj dosiewać gatunki roślin dzikich, takich jak sąsiadujące tutaj wyrotycze, krwawniki, cykorie podróżnik, tak żeby tutaj natura działała swoimi prawami. To jest miejsce, w którym można odpoczywać i warto też zaznaczyć, że jest to miejsce, które będzie też zimową stołówką dla ptaków. Zostawimy tutaj słoneczniki, gdzie ptaki będą mogły wydobywać ziarna i z nich korzystać w okresie zimowym.